my god! Dobra, klucze wziął, dawaj, leci szybko! Dało się. Jaka tutaj oddaj. Walka? Oddaj to... Nie, idź po radio! Czekaj, za... no, no prawie się udało! Gramy jako gęsi! Haha, juniorski udaje gąsiora, haha, gę. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Jan Haberski, Kurbiczek, Nadia Szcześniak, Natalia Wiercińska, Pawełson, Perełka Bladzińska, Tomasz Nowak oraz Tomek. Za te 8 pięknych fanartów myślisz memów pozdrawiam! No a teraz! Wyślij koniecznie twój fanart na fanart.juniorski@gmail.com i on się pojawi na odcinku. No siemanku, szedwanku, z tej strony Domi and welcome back to Untitled Goose Game. Dokładnie moi drodzy, pogramy sobie dzisiaj po raz kolejny w symulator gęsi. Tylko tym razem zagram z Konradem, linka macie oczywiście w opisie do jego kanału, na kooperacji, czyli dwie gęsi niszczą miasto. Będziemy musieli zdenerwować ogrodnika, oblać go wodą. Ten chłopczyk będzie musiał założyć nie swoje okulary, a ten sklepikarz próbuje nas cały czas przegonić. Moi drodzy, jak sami widzicie, dzisiejszy odcinek jest mega, oglądajcie koniecznie cały, zostawcie koniecznie 1000 apeczek w górę, to zagramy sobie więcej symulator gęsi, bo jak nie to gęś pie, gęm, oraz jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Untitled Goose Game, dajcie znać koniecznie w komentarzach pisząc hashtag gęm, a ja również być może zaserduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z tym, bebe! Ej, jak ty gęsasz? Ja też mogę gęsać, patrz! Jak kwadratem. Ale dobre! Jakie to jest fajne! Ja już to kiedyś grałem, ale muszę ci powiedzieć, że zapomniałem tej gierki, nie? O, dzwoneczek, patrz! Ja nigdy to jeszcze nie grałem. Naciśnij B, klika? Aby użyć dzioba. A, ja na przykład mogę tak zrobić, widziałeś to? Fajne. No. Dobra, no nie ma tragedii z tym sterowaniem, ale muszę ci powiedzieć, że lepiej by się od razu... O, czekaj, bo ja mogę to wziąć. Widzisz, wziąłem bucika. Daj. No co mi zabierasz bucika? Co my tutaj musimy zrobić? Bo coś tutaj chyba... Nie tutaj, nie. My chyba źle idziemy. Jak się biega? Ja biegam na shifcie, a ty biegasz... Nie wiem na czym. O, dobra, już wiem, czy biegam. Co my... Czekaj, bo tu chyba trzeba otworzyć, widzisz? Tu? No. Okej, okay, widzisz? O, już otworzyłeś. Jakimś cudem się otworzyło. O. Oh my god! Rozwaliło się tutaj wszystko. A którym ja jestem w ogóle tą gęsią? Ja jestem tą taką pomarańczową. Jesteś tą czerwoną taką. Tą czerwoną, dokładnie. Nie wiem dlaczego nie jestem żółtą, ale niech też będzie, że jestem czerwoną. O! O, woda. Untitled Geese Game? Przecież to się nazywa chyba Goose Game, a nie Geese Game. Może Geese to jest podwójne? Geese, że no, podwójne, nie? Dwie. Dobra. Gdzie ja jestem, chcę do swojego bagna szybko. O, naprawdę, Szereg, no to jest bardzo podobne teraz do bagna. Lolix, gdzie ja jestem, chcę do swojego bagna szybko. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Szereg mówił. Ty, ale my tutaj generalnie musimy załatwiać jakieś questy. Mamy zadanie, zobacz. Dostań się do ogrodu, spraw, aby ogrodnik zmógł. Ukradnij klucze ogrodnika. Spraw, aby ogrodnik założył kapelusz przeciwsłoneczny. Grabie w stawie. Czyli musimy ukraść grabie i musimy je tutaj przynieść, widzisz? Ale no dobra, możemy iść dalej. Bab, jedziemy, pa, lecimy, pa. Jakie to jest fajne. O. Co to jest? Cement? Jaki? Ja radio jakieś, czekaj, radio to... Tutaj w ogóle generalnie... O, mam łopatę. Co ty? Czekaj, bo się tutaj zbugowałem. Generalnie to my możemy tutaj, patrz. Przytrzymaj S, aby powiększyć, aby pomniejszyć? A... O, tak oddala się. Ej, wiesz, no. wiesz jak ja muszę przycisk nacisnąć? Jaki? S i... Nie, to nie jest O. Nie wiem, jaki to był przycisk, ale dobra. Tutaj możemy coś odkręcić i chyba przyjdzie tu jakiś ogrodnik z tego, co mi się wydaje, żeby to zakręcić znowu, widzisz? Bo my tutaj już... O, idzie ogrodnik, o, przyszedł, patrz, to jest no. ogrodnik. I on teraz tutaj otworzy nam drzwi. I mam... gdzie tam goni? W ogóle mu trzeba jakieś klucze ukraść, widzisz? Patrz, mamy pierwszego... O, ma klucze, no. Dawaj szybko, szybko wchodź tutaj! On cię złapie za chwilę i wygoni. On cię za chwileczkę złapie i cię wygoni stąd. Jakie... Aby szybko skręcić, okej? Okay? Czyli tak się szybko skręca, no w sumie dosyć spoko. Ty, mamy tutaj jakieś jeden kwiatek kwiatuszki. Tylko. Ale czekaj, bo my tutaj możemy też wziąć grabie, tylko najpierw te grabie musimy znaleźć, patrz. Spraw, aby ogrodnik zmógł, więc on chyba będzie musiał być tu i ja wtedy odkręcę tą wodę. Nie, tutaj coś trzeba zrobić, widzisz, tu. Woda jest chyba tam, no. Tak, i on musi tutaj stać, żebyśmy go zmoczyli właśnie tym, ale on tej furtki nie zamknął, więc wydaje mi się, że on już tutaj chyba nie przyjdzie. O, jest tutaj. On idzie po cement teraz. On teraz po cement idzie. O, możemy mu tutaj wyrywać marchewki. Patrz, wszystkie marchewki mu wyrywałem prawie. Patrz co on robi, patrz. O, znowu tutaj biegnie. Co? Łopata! Wodę włączyłem. Czekaj, on chce łopatę. Nie, no musimy mu chyba tą łopatę... A, nie zdążyłem.
Trzeba mu tą łopatę chyba wziąć, z tego, co mi się wydaje. I wtedy tutaj coś odkręcić, widzisz? Chociaż tu jest jakaś łopata. O, klucze! O, mam klucze! Klucze mu ukradłeś! Ukradnij klucze ogrodnika, nie. Dobra. A nie wiadomo sobie, do czego to było potrzebne jeszcze. On biegnie za tymi kluczami. Dobra, leć do tego ogrodu tam z tymi kluczami. Ja go spróbuję zmoczyć. Tam w lewo, patrz, tam gdzie... skręcam. I tu, no. On ich szuka. Musisz do niego podejść. Mam. Dobra, i... Jest! Dobra! Zmoczony! Let's go! Udało się. Co my tu jeszcze mamy? Spraw, aby ogrodnik założył kapelusz przeciwsłoneczny, grabie wystawię, zrób sobie piknik. Szkoda, że ja nie umiem tutaj przejść, widzisz? O, dobra. A, bo musiałem podejść. Dobra, on jest tutaj zmoczony już. Nie wiem, co się dzieje. Dobra, chodź, może te klucze będziemy potrzebowali do czegoś. Może gdzieś tu? O, tu nie. Tu? Tu jest, patrz, tu jest ten kapelusz. Nie, to jest kapelusz. To jest ten kapelusz, no. Tu można się dostać? Nie, tutaj się na razie dostać nie możemy. Bo generalnie, jak on się zdenerwuje, to on nas wygoni. Wtedy jest tak jakby kolejny level. Ale my musimy tutaj wykonać parę zadań właśnie, żeby on się tak jakby zdenerwował. Grabie w stawie. Gdzie są te grabie? Bo nie mam żadnego pojęcia, gdzie one są. A tam są grabie u góry. Gdzie? A rzeczywiście, no to może po prostu je trzeba wziąć tam do tego stawu, nie? Ale się nie da chyba dźwignąć, co? Nie, no da się. Ja mam. A nie, a to ty jestem byś, ja. To za ciebie ja biega. Trzeba odwrócić jego uwagę. O nie! O, idę. On idzie tutaj, ukradnie mi te grabie, no nie. Dobra, bo on jest chyba teraz skupiony na tych grabiach i to tak konkretnie. Czekaj, marchewkę teraz chciał? Grabie! Zostaw mi grabie! Nie, zostaw mi grabie. No o nie. On nie odniesie teraz. A... Czekaj, nie, niech on się skupi na tym bucie, dobra, i teraz to bierz. I klucze też znalazł, dobra, dawaj, bierzemy to. I lecimy tutaj szybko. Dawaj, szybko. On tutaj za chwileczkę przyjdzie. Wydaje mi się, że wystarczy wsadzić te grabie tutaj do tego stawu. Tu jest. Tutaj, widzisz, cyk, proszę bardzo. I powinno nam zaliczyć, nie? Dobra, mamy to, jest, grabie w stawie. Co my tu jeszcze mamy? Zrób sobie piknik i spraw, aby ogrodnik założył kapelusz przeciwsłoneczny. Zrób sobie piknik, patrz, przynieś i połóż na koc piknikowy. Kanapkę, jabłko, które wsadziłeś do tego, do wody. Dynię, marchewkę, dżem, termos, radio i koszyk. O, ja cię nie wiem, gdzie on radio wyniósł. Tutaj mamy koszyk. Weź to jabłko tam może. O, tu jest koc piknikowy. Jest, patrz, zobacz, dobra, mamy to. Cyk, proszę bardzo. Koszyk. Mamy jabłko. Kanapka jeszcze jest potrzebna, która jest tu. Radio jeszcze potrzebujemy też. Nie wiadomo, gdzie one w ogóle jest. Ale dobra, mamy kanapkę. Nie zaliczył kanapki. Tu jest kanapka. Tu jest kanapka. Cyk, proszę bardzo. Czekaj, zaniesiemy ją, bo tu jest tak, że musimy... Ej, straciłem to. Co jest grane? Pytajnik wyskoczył na niej. Dobra, lecimy. Dawaj, lecimy. Let's go. Mamy kanapkę, bo ona jest przepołowiona, więc wydaje mi się, widzisz, chodziło o dwie. O, no, o dwie. Dynia, marchewka, termos, drzem i radio. Tutaj musimy wejść, ten tutaj nie cement może być radio. Radio było tutaj, ale on je gdzieś po prostu wyniósł. Właśnie on wyniósł, on na razie sprząta, widzisz go? Ja podnoszę marchewkę. A gdzie jest dynia? Przed dynię, no właśnie dynię trzeba znaleźć. Tu mam o, tu drzem jest, jeszcze. Jest drzem, termos i jest radio, dobra, bierz ten drzem. O. Chodzi, tak żeby on nas po prostu nie złapał. Dobra, lecimy dalej tutaj szybko. Nie! O nie! On teraz pozbiera wszystko! Dobra, ja mu oddam tą marchewkę. O, drzemik sobie wziął. Dobra, bierzemy to. Nie, bo nie idź z nim ta na ten kos piknikowy, bo on nam wszystko zabierze. Aha. Jezu, marchewka, no. Tu, cyk, proszę bardzo. Tu go okrzyczymy, jak zwykle. Dawaj, o, kluczek! O, kluczek mu zabrałeś. Czekaj. Bierz to jest takie ciężkie. O, kluczek! O, czekaj, bierz ten drzem, jakoś trzeba ten drzem wziąć. On się skupił na tych kluczach znowu. Zanieś to tam, dobra, o, on mnie teraz odgania. Dobra, udało nie, się. Dobra, chodź tutaj chodź. Tutaj chodź, nie, no tutaj, trzeba coś przynieść chyba. Ja przyniosę ten cement. Dobra, ja się teraz skupię na udało ten... się. No, chodź tutaj po ten cement, człowieku, halo, tu masz cement. Wygania nas. No nie. Nie! Tutaj, tu, cement, weź sobie ten cement. Dobra, skupi się teraz na cemencie. Okej, okay. Potrzebujemy jeszcze, patrz, dynie, termos i radio. Dawaj, tutaj lecimy. Zostaw mu te klucze, niech on sobie je dźwignie. A my sobie pójdziemy, tam jest dynia. Oh my god, ile tu jest w ogóle tych przedmiotów. O, poszedł po grabie. Tu jest, mam poszedł dynię. Po grabie. Weź tam dynię i tutaj jeszcze jest radio jakby, co. Mam nadzieję, że on po prostu nie odstawi tego radia. Ale ta dynia jest ciężka, co, tylko idzie tu. O nie. No idzie tu. Termos też chcesz? Dawaj, on teraz po dynie idzie. Chcę. Co za typ? Dobra, mamy to? Nie. Oh my god. Ja uciekam, zbugowało się coś. Mam termos, dobra, mam termos, dobra, klucze. Daj mu te klucze i dawaj tutaj szybko. On idzie po grabie. O nie. Po termos idzie. Znowu po termos idzie? Bo za dużo tych rzeczy tutaj jest. Weź, klucze bierz, halo.
Wypadłem i mój wyrzucił. No co za typ. Dobra, zostaw mu te klucze, niech on sobie te klucze weźmie. A my... O nie, no idzie po dynie, no. Dobra, idź z tym termosem. Mam termos. Idź go tam, on idzie po niego. On idzie, halo, on idzie po niego. Dawaj ten cement tutaj, halo. Teraz klucz zabiera. W ogóle nie wie o co chodzi, nie? Ej, ta dynia wleciała do tego, do stawu. Dobra, chodź pójdziemy po inne rzeczy jeszcze, bo i tak potrzebujemy jeszcze radio. I tak potrzebujemy, tam jeszcze jest jedna dynia jakby co, bo jak on tam jest, to jest bez sensu, on za chwileczkę tam wszystkie rzeczy zbierze. Patrz, podchodzimy tu. Ja wezmę sobie radio. Nie, nie to. Nie to, no puść to. Ja chcę wziąć, oj. Ej, bo to czasami nie działa, nie? Dobra, mam radio. Najgorsze jest to, że one gra. Weź tą dynię. O nie, idzie po radio. Idzie po radio. I po dynie też idzie. Po dynie idzie. Dobra, masz to. Dawaj, lecimy szybko, lecimy szybko. Biegniemy. No nie zdążymy, nie zdążymy, nie zdążymy, no. Nie. Ale mamy już radio jakby, no idź stąd! Idź stąd! Ja go będę odstraszać, nie? A ty dawaj tam dynię, bo to jest ostatnia rzecz. Aaaa, my nie. God! Dobra, klucze wziął, dawaj, o, leci szybko! Udało się. Jaka tutaj oddaj. Walka! Oddaj to, nie idź po radio! Czekaj, za... no, no prawie się udało! Idę. Jest, mamy yes. To, zrób sobie piknik. Teraz już sobie te rzeczy możesz zbierać, ty. Co my tutaj mamy? Spraw, aby ogrodnik uderzył się młotkiem w kciuk. Spraw, aby ogrodnik założył kapelusz przeciwsłoneczny. Czekaj, bo my musimy... O, on teraz idzie. Ja wiem, co on będzie robić. On będzie wbijać taki szyld, że uwaga, gęsi czy coś takiego. Czekaj, on idzie teraz potem. Idzie. Jak mnie wygania, ty w ogóle. Dobra, gdzieś sobie tutaj... Czekaj, nie rób mu na razie nic. Nie ruszałem się. On mnie popchnął. Dobra, po jak on będzie wbijać... To będziemy musieli chyba gęsać, czekaj. Raz, dwa. Udało się, chyba. Ej, nie udało Łatek się. Łatek go zabieraj. No udało się, o. A jest, mamy spraw, aby ogrodnik uderzył się młotkiem w kciuk. No dobra, ale czekaj, bo jeszcze musimy zrobić to ostatnie. Spraw, aby ogrodnik założył kapelusz przeciwsłoneczny. Poczekaj, zobaczymy co on zrobi, bo wydaje mi się, że on będzie się schylać. Z tego co pamiętam, to tutaj on się będzie schylać. I zbierać chwasty. I wtedy trzeba mu wziąć tą czapkę. Trzeba iść mu ją wrzucić chyba do wody, bądź też wynieść gdzieś po prostu, gdzie ten, gdzie on tego nie znajdzie. I przyjdzie sobie założyć ten kapelusz, z tego co pamiętam. Dobra, co on teraz tutaj będzie robić? Idzie po cement. Dobra, wiecie co, bo on teraz wszystko zbiera z pikniku. I to będzie trwało chyba z 15 minut, więc ewentualnie sobie później do tego powrócimy. Przynieś i połóż na koc piknikowy. Tu już mamy, ty. Sprawa, by ogrodnik założył kapelusz przeciwsłoneczny. To sobie ewentualnie później ogarniemy, bo my tutaj zrobiliśmy taką rozpierduchę u niego, że to jest po prostu masakra. Ale no dobra, idziemy, moi drodzy, teraz na drugi level. Wydaje mi się, że ten drugi level sobie też przejdziemy na spokojnie. Bo jak sami widzicie, wychodzimy chyba już pomału do miasta. I teraz będzie chyba taki level, w którym to będziemy musieli... takie dziecko tutaj chyba piłkę będzie odbijać. Dokładnie to jest to dziecko z tą piłką. I mamy kolejny level. Zadania. Połam miotłę, zatrzaśnij chłopca w budce telefonicznej. Sprawa, by chłopiec założył nie swoje okulary. Sprawa, by ktoś odkupił swoje rzeczy. Wystąp w telewizji. Idź na zakupy. Włóż do koszyka szczoteczkę do zębów, papier toaletowy, szczotkę do włosów. No dosyć dużo tego jest. Czekajcie, bo tutaj jest tele... Wystąp w telewizji. My byśmy tutaj mogli jakoś... Tam się da wejść, tak. I tutaj chyba gościu powinien przyjść, tak mi się wydaje. I on powinien nam to otworzyć. Tam gdzieś jest chyba kamera. On tutaj powinien chyba to otworzyć. Dobra, piłeczka. On nie chce oddać jej piłki. Może otworzyć chyba. Jakoś tutaj musimy... A on nie może otworzyć. A może tutaj coś otworzymy? Nie, tu niczego nie ma. O, weź mu tą piłkę. Da się podnieść? Nie da się chyba, nie da się podnieść. On chce... Samolot. Czekaj, on chce samolot. Teraz mu chyba trzeba ukraść ten samolot i trzeba zanieść go na ten jarmark, żeby on go tak jakby odkupił. Widzisz, patrz, idziemy tu. O, tutaj. Czekaj. O nie! O my god! Goni mnie! Wygonił mnie. Nie! Trzeba to złamać. Trzeba to... Dokładnie, no. Trzeba ją chyba ciągnąć. Jest! Dobra, mamy to! Połóż miotłę! Jest git. I teraz... Ja, on idzie po ten samolot! O nie, teraz kołkiem. On idzie teraz po ten samolot, ale lipa. Uga buga. Szrek powiedział uga buga. Pies 3624. Uga buga. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Szrek powiedział. Dobra, zanoś mu ten samolot. Jego tutaj gdzieś trzeba położyć. Tu go trzeba chyba położyć. O, jak ta babcia nas goni, ej.
No, gościu przychodzi, nie? O, samolot sama podniosła? No, tak. O! No, on to nie wie w ogóle, o co chodzi, patrz. Idzie po miotłę, a on chce samolocik. I co teraz? Musi pan to kupić, to jest mój. Nie, nie, musi pan to kupić, patrz. I co teraz się stanie? O, wzięłam mu to! O nie. Musisz zapłacić. Okej. Płaci za swoje rzeczy. No i zapłacił za swoje rzeczy. Wysą w telewizji, idź na zakupy. Włóż do koszyka, to jest ciężkie. Zatrzaśnij chłopca w budce telefonicznej. Nie pamiętam, jak to się robiło, ale chyba on tam wchodzi do tej budki telefonicznej i my musimy wziąć chyba to miotło i go tam zatrzasnąć. Tylko że... Gdzie jest ta połamana miotła? Czy ona już ją naprawiła? Czy to się z nią stało? Może ona ją wzięła. A tu są okulary jeszcze, dobra, bierz okulary. I musimy zrobić tak, że on się przestraszy. Czekaj, chodź, damy te okulary tutaj, żeby babcia nie przyszła. Postawimy je tu i musimy przestraszyć tego gościa. I mu spadną te okulary i on będzie je szukać, nie? Po ziemi. I wtedy położymy, podstawimy mu te okulary i on założy po prostu jakieś inne. Bo mamy tutaj sprawę, aby chłopiec założył nie swoje okulary. Tylko, że my musimy chyba podejść po cichu i teraz gęsać. A nie, czekaj, on się musi przewrócić, sznurówka! Prawie. Sznurówka! Prawie. Ona o nie, szuka okularów. Tu idzie szukać. Przyszła szukać okularów. O, przewrócił się. Przewrócił się, dobra, bierz mu te okulary! Bierz te okulary! Bierz te okulary! Mam. Dobra, a ja mu podstawię te. On nie wie w ogóle, gdzie on jest. Nie, dobra, masz tutaj. Proszę bardzo. A tam i tamte. No podejdź tu. O, wziął, patrz, założył nie swoje okulary, patrz, patrz. A ona wziął sobie kolejne, jakieś inne, nie? Ten gościu znowu tu. Czekaj, co my tu jeszcze mamy? Wystąp w telewizji, idź na zakupy. Włóż do koszyka, szczoteczkę do zębów, papier toaletowy. Tu jest chyba koszyk, tu. Tam u góry jest szczotka do włosów. Możesz wziąć szczotkę do włosów. Tu jest u góry, widzisz? Więc możemy ją wziąć. Póki ona jest teraz zajęta czymś innym. O, nie to. Wziąłeś coś innego. Ona w ogóle to miotłę naprawiła. Dobra, wsadzaj tam do koszyka. Mam, wrzuciłem. Ale nie, wiem, czy to jest na pewno do tego koszyka. Ona tutaj biegnie za mną, nie? Na pewno do tego koszyka wsadzić. Ten koszyk jest tak jakby za mały na te wszystkie przedmioty. Bo ich tu jest dosyć dużo. A jest już, szczotka do włosów, patrz, już jest zaliczona, czyli to do tego. Szczotka do zębów. Gdzie tu jest jakaś szczotka do zębów? Ja tutaj niczego nie widzę. Wziąłeś tą miotłę, więc jest w sumie spoko, że ona już nas nie będzie tak jakby odganiać. Upuść. Ciekawe, czy to zaliczyło. Mamy. O, aha, czyli wystarczy wsadzić. Jest. I ona tak jakby to wyciągnie i to jest zaliczone. Szczotka do zębów, puszka z jedzeniem, środek czyszczący. Tu u góry są puszki jakieś. Mam coś. Dobra. O nie. Dawaj, wrzucaj szybko. Zaliczyło? Ja, zaliczyło. Jeszcze środek czyszczący, który jest u góry tutaj. Muszę to wziąć, patrz, to. To jest chyba środek czyszczący, ale nie jestem... O nie! Ej, zbugowałem się, ona mnie prawie wysadziła w kosmos. A ja szybko podejdę tu, jak tu się kiepsko gra na tej klawiaturze, to jest niemożliwe, nie? O, tu się patrzy. A, miotło zgubiła. Jest, mam, środek czyszczący. Jeszcze szczotka do włosów znowu. Trzeba. O nie, naprawdę? Bo odłożyła chyba ją. Gdzie? A nawet nie widzę gdzie. A, pod tobą jest. Obok ciebie leży. A, pode mną jest, dobra. Cyk. I potrzebujemy jeszcze szczotka do zębów. Gdzie jest szczoteczka do zębów? A ja wiem, co trzeba z tym zrobić. To jest walkie-talkie. I teraz musimy wsadzić chyba jedno walkie-talkie do budki telefonicznej. Gościu pójdzie się zastanowić, co tam się stało i musimy go tam jakoś zaklinować, tylko ja teraz nie pamiętam, jak to było. Jeden walkie-talkie musi wejść tam do środka. Ty zostawisz gdzieś tutaj to jedno walkie-talkie. Ale to czekaj, bo to trzeba przyjść tu. A jak otworzyć tą budkę telefoniczną? O, patrz, kto wyszedł! O! Otworzył ktoś drzwi, dobra, czekaj. Bo ona cię nie wpuści do środka i ona zamknie drzwi. Czekaj, ona, czekaj, ta baba wyszła, ta baba wyszła. Właśnie tam do środka i gdzieś tutaj będzie, tu jest gdzieś jakiś przycisk, czekaj. Tu jest przycisk, Jest. Dobra, naciśnij go. Naciskaj. O, jesteśmy w telewizji, patrz, jesteśmy. To jest mega, ona w ogóle nie wie, o co chodzi. Dobra, ale jakoś tego gościa trzeba jeszcze wsadzić, tego chłopczyka do tej budki telefonicznej. Tylko ja nie pamiętam, jak to się otwierał. Może ona ją otworzy? Chociaż wątpię. Ty, może tutaj będzie w tym koszu, co? Patrz. Szczotka dobra, do zębów. Ciągnę. To ja ciągnąłem. Jabłko, a tutaj, aha, tak. Jest tutaj chyba, nie? Patrz. Jabłko. Jest, szczoteczka do zębów, dawaj! O, mamy. Ona zbiera swoje itemki właśnie z tego koszyka teraz. Odgoniła nas. Dawaj, lecimy, let's go.
Jest, iść na zakupy. I mamy teraz, moi drodzy, jeszcze zatrzaśnij chłopca w budce telefonicznej. Dobra, Konrad, bo mi się wydaje, że ten typek, on się nas strasznie boi. I wydaje mi się, że możemy go po prostu przegonić do budki telefonicznej. Może... Ej, nie, skręciło mnie. Ile mnie skręciło. Wynocha! Do budki telefonicznej. Patrz, wejdzie chyba, patrz. Jest, dobra, wchodzi. Przed. Ale... I co teraz? Zaliczyło czy nie? Chyba... Jest, zatrzasił chłopca w budce telefonicznej. Dzwoni po kogoś. Tutaj do sklepu dzwoni, ty. Ej, proszę mi pomóc. Czekajcie, co my tu jeszcze mamy? Zatrzaśnij sklepikarza w garażu? Więc wydaje mi się, że musimy wziąć te walkie-talkie. I on, bo on za tym walkie-talkie chodzi cały czas, patrz. Widzisz, co jak wzięliśmy to? Nie wiem, co on ma zrobić, nie? Przegania nas, ta babka też nie wie w ogóle, o co chodzi. Myśmy zrobili tutaj taką rozpierduchę, że to jest po prostu masakra, ty, ale... Aha, sklepikarza! Ja myślałem, że my musimy tego tutaj... A, jom! Jom, no, tak, z telewizji. Ja myślałem, że tego z telewizji trzeba zatrzasnąć, ale jednak nie. A, i tu jest chyba garaż się otworzył. Tu, widzisz? O, no. I trzeba tutaj... Wezmę jej marchewkę. Tutaj trzeba to dać. I ja za to mogę jakby co pociągnąć. Czekaj, bo ona idzie po miotłę. Teraz idzie po marchewkę. Dobra, niech ona sobie odłoży tą marchewkę, a my wciągniemy za chwileczkę tutaj tą miotłę. Bo ona teraz się skupiła na tej... Na tej marchewce, widzisz? Dobra, dawaj. Dawaj. Nie mogę złapać. Dobra, jesteśmy... Wyłaź szybko! Albo zamykaj! Nie mogłem! No nie. Dawaj, chodź tu! Biegnę. No ona już leci! Nie mogę biec. Jak ty jesteś w środku, to ja nie mam tego znacznika. A nie, mam! Nie. Ciebie też zamknąłem! A zaliczyło to? Jeszcze nie, jeszcze może... nie. A jest, teraz. Zaliczyło! Wykonaj wszystkie zadania z listy zadań na głównej ulicy. Gdzie ona teraz... Aha, bo ona teraz tutaj pójdzie i nam tutaj otworzy kolejną lokalizację. Patrz, tu. A ty już tu jesteś! Jestem z nią. Dobra, otwieraj kolejną lokalizację. Nara, idziemy na trzeci level. Ale wydaje mi się, że trzeci level sobie ogarniemy po prostu na kolejnym odcinku, tylko ja bym strasznie chciał zobaczyć, co tutaj w ogóle jest ciekawego. Bo już tutaj tych... A, teraz będzie w ogrodzie, to jest jedna z cięższych misji teraz. O, duży ogród. No, duży ogród tutaj jest. Aż mi przypomniała ta gra, widzisz, się ogródki robiło. No, on tutaj coś sobie pije, kawkę i tak dalej, chyba trzeba wejść tędy, z tego co pamiętam. Trzeba to tutaj wszystko powyrywać. I trzeba tutaj po prostu wejść, dokładnie. I mamy kolejne zadania. Sprawa, by ktoś stukł ozdobny wazon. Pomóż kobiecie uprać po piersie. Spraw, aby mężczyzna wypluł herbatę. Zawiąż sobie na szyi wstążkę. Spraw, aby mężczyzna chodził boso. Zrób pranie. Nie, no na serio? Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z Untitled Goose Game podobał. Jeżeli nie, zaproszę cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, JC. We'll be right back.